Miałem kiedyś takie zdarzenie w życiu. Bardzo lubię zbierać grzyby, jak tylko mam czas. Chodziłem sobie kiedyś po lesie i tak nawet się trochę zgubiłem, do czego też mam wybitny talent. I szukając kierunku, a równocześnie jednym okiem patrząc za grzybami, nagle zobaczyłem, że w trawie coś się świeci. Na grzyba nie wyglądało, chociaż okrągłe. Schyliłem się i znalazłem taki mocno rozwalony zegarek. Marki Atlantic, bardzo porządny. Podniosłem, schowałem, nic się już z niego nie dało zrobić, zegarmistrz powiedział, że to właściwie już ruina. Ale zacząłem się zastanawiać, skąd ten zegarek się tam wziął. Las wyglądał, jakby tam od dawna, dawna nikt nie chodził. Nie było żadnych innych śladów ludzkiej bytności, paczek papierosów, puszek po piwie, torebek foliowych, tego co zwykle zostawiamy w lesie. Więc nie bardzo wyglądało na to, żeby ktoś go mógł zgubić. No, mógłbym sobie pomyśleć, a może było tak. Ktoś kiedyś, dawno, dawno temu zostawił tam parę metalowych części, kawałek jakiegoś szkiełka, sprężynkę i to sobie tak wszystko leżało, leżało, leżało. Huknął piorun, temperatura się podniosła, potem spadła, zaszło jeszcze parę innych reakcji i nagle łubudu, mamy zegarek marki Atlantic. Nie kupilibyście tego, co? Nie wydaje się zbyt prawdopodobne. A wiecie, że w ten sposób próbowano kiedyś wytłumaczyć powstanie życia? Mniej więcej 100 lat temu radziecki uczony, który nazywał się Oparin, wymyślił taką teorię samorództwa. Życie powstało samo. O, były różne tam związki chemiczne w pierwotnej atmosferze Ziemi, która wtedy miała niecałe 4 miliardy lat. I na skutek wyładowań elektrycznych te związki zaczęły się komplikować coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Powstały pierwsze aminokwasy, potem pierwsze białka, potem kwas nukleinowy. Potem zaczęło się tworzyć życie. Słuchajcie, ta teoria przez kilkadziesiąt lat była przez niektórych naukowców, a wielu jeszcze polityków, traktowana bardzo poważnie. No ale z drugiej strony trochę trudno wymyślić, że zegarek powstaje sam z siebie i że życie powstaje samo z siebie. Pewnie nie lubicie się uczyć fizyki. Ja nie lubiłem w szkole. Ale fizyka ma coś niesamowitego. Wszystkie prawa są niesamowicie logiczne, podobnie jak w matematyce. Jak to się mogło stać, że logiczne prawa powstały samo z siebie? Jeżeli świat możemy opisać przy pomocy matematycznych formuł i wzorów fizycznych, to skąd się to wszystko wzięło? Musi stać za tym jakaś logika, jakaś mądrość, jakiś intelekt. Ja tę logikę, tę mądrość, ten intelekt nazywam Bogiem. Bo właśnie taki jest temat naszego spotkania. Czy Bóg istnieje? A to była moja próba odpowiedzi. Ksiądz Andrzej Cieślik. Pozdrawiam.